Hejka, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Twarze Eurowizji. A dzisiaj moim gościem jest bardzo wyczekiwana przez was artystka, czyli Alicja Szemplińska. Witaj, Alu. Cześć wszystkim, witam was. Hit, hit, hura, The Voice, szansa na sukces Eurowizja 2020. Przyciągasz do siebie zwycięstwo za zwycięstwem w kolejnych programach telewizyjnych. Jak czujesz się obecnie, powracając do stawki konkursu, jakim są polskie preselekcje? Czuję ogromne emocje, przede wszystkim taką ekscytację i odrobinę adrenaliny. Mówiąc szczerze, już od jakiegoś czasu nie miałam tych emocji, więc miło jest do nich wrócić na moment. Pewnie. Zanim porozmawiamy trochę o tych emocjach, porozmawiamy sobie o tegorocznej Eurowizji, chciałbym cię zapytać właśnie o tą szansę na sukces sprzed 3 lat. Zresztą równa 3. rocznica będzie w czwartek. Wtedy będzie 23 lutego. Te 3 lata minęły bardzo szybko, nie? Oj, ja szczerze mówiąc, dla mnie to wszystko, co się wydarzyło, jest jak wczoraj. Jednak wydaje mi się, że ten czas był mi potrzebny, żeby nabrać świadomości wokalnej, żeby trochę się rozwinąć, więc na pewno myślę, że przychodzę w tym roku z większą świadomością niż miałam jeszcze te 3 lata temu, gdzie świeżo po Voice'ie wystartowałam w preselekcjach. To wszystko było w takim ogromnym pędzie, więc cieszę się, że miałam chwilę na to, żeby odetchnąć i dać sobie czas i pozwolić sobie na rozwój. Jak właściwie znalazłaś się wtedy w tej szansie? Bo to jednak program dla debiutantów. Pojawia się tam zwyciężczyni The Voice of Poland. Ostatnio Maja Chyży właśnie na antenie, w cudzysłowie, na naszym kanale powiedziała, że została zaproszona do udziału. Jak to wyglądało właśnie u ciebie? Mówiąc szczerze... Jejku, ja próbuję sobie przypomnieć, jak to dokładnie było, bo dla mnie to był... Dla mnie to był tak intensywny czas wtedy, kiedy wygrałam tego Voice'a i zaraz potem były te preselekcje na Eurowizję, że ja nie do końca pamiętam, jak to dokładnie było, że ja się tam znalazłam. Ale wiem, że dowiedzieliśmy się o tym, że są te preselekcje, zgłosiliśmy się i udało się wystąpić w tym pierwszym odcinku Szansy na sukces i potem już to poszło dalej. Ale mówiąc szczerze, ja to wszystko pamiętam trochę jak za mgłą, bo wtedy... Było tyle emocji wokół mnie i tyle się działo po raz pierwszy w życiu, że ciężko mi wspominać te wszystkie momenty od początku do końca. Dalej po tej szansie, niestety wszyscy wiemy, jak się skończyło. COVID, odwołana Eurowizja, Telewizja Polska nie wręczyła, tak jak niektórym reprezentantom z tego roku 2020, automatycznej nominacji, ale chciałaś jechać do Rotterdamu. No oczywiście, że chciałam. To marzenie było ze mną, myślę, że wciąż jest. Wyszło jak wyszło w tamtym czasie, ale teraz nadeszła pora, żeby pokazać coś nowego od siebie. Jasne. Przechodząc do tego tu i teraz, już zostawiając szansę, zostawiając COVID-a, bo COVID na szczęście nie ma już tego zagrożenia, przez które wtedy ta Eurowizja została odwołana. New Home. O czym śpiewasz? New Home to bardzo ważna dla mnie piosenka. Myślę, że porusza dość uniwersalny temat dla nas wszystkich, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie swojego życia szuka tego miejsca, szuka tego domu. Możemy go znaleźć tak naprawdę w różnych aspektach, bo zarówno w sobie, jak i w innej osobie. Może to być fizyczne miejsce na ziemi, ale też stan poczucia tego bezpieczeństwa, że mamy to miejsce. Jednak osobiście znam wiele osób, które straciły swój dom, musiały wyjechać w pogoni za tym, żeby odnaleźć to miejsce. I ta piosenka jest skierowana również do tych, którzy fizycznie stracili dom i go szukają, tęsknią za domem, ale też i do tych poszukujących, którzy dalej wędrują i poszukują. Więc mocno czuję, że
temat poruszony w piosence może podlegać naprawdę szerokiej interpretacji i mam nadzieję, że każdy z nas w swojej wrażliwości znajdzie taki mały element, z którym mógłby się utożsamić. Część fanów zwróciła uwagę na to, że w utworze Empire śpiewałaś o imperiach, które upadają. Teraz śpiewasz o poszukiwaniu nowego domu. Jest to w pewien sposób historia skończona? W pewien sposób składa się to w całość? Czy utwór New Home jest w pewien sposób kontynuacją poprzedniego utworu, czy absolutnie tak tego nie odbierasz? Ja pisząc utwór New Home nie zwracałam w ogóle uwagi na utwór Empires, ponieważ to tak naprawdę właśnie historie ludzi zainspirowały mnie do tego, żeby powstał utwór New Home. I nie skupiałam się na tym, czy będzie on zbliżony do Empires i właśnie na kontynuacji tej historii. Myślę, że to jest zupełnie inny utwór, bardziej intymny, bardziej bliski, bardziej pozostawiony muzycznie w takim oszczędnym składzie instrumentalnym w porównaniu z wielkim podniosłym Empires, które było takie wręcz orkiestrowe, więc myślę, że te utwory są zupełnie inne, ale mogę znaleźć jeden wspólny mianownik, czyli podobna wrażliwość i myślę, że towarzyszą mi tam podobne uczucia właśnie tej wrażliwości, tego wzruszenia, jednak tematy poruszone są trochę inne. Piosenka powstawała już z myślą o Eurowizji, czy wówczas, kiedy ją komponowałaś, jeszcze nie było o niej mowy? Wówczas, kiedy ją komponowałam i kiedy zbierałam inspiracje na temat tej piosenki i zaczęły powstawać pierwsze szkice, tak naprawdę w czasie tego procesu twórczego ja wraz z moją producentką doszłyśmy do wniosku, że to jest coś, co może poruszyć nie tylko nas, ale też i większą ilość osób, więc stwierdziliśmy, że czemu by nie spróbować, biorąc pod uwagę fakt tego, że już prawie od 2 lat eurowizyjni fani, ale też i moi odbiorcy proszą mnie o to i dostaję liczne komentarze, wiadomości, każdego dnia tak naprawdę. Stwierdziłam, że czas dać im coś od siebie. Pytam dlatego, że dla wielu osób właśnie szokiem było pojawienie się twojego nazwiska na liście finalistów. Wiele osób prosiło, pisało, zresztą nazwisko Alicji Szemplińskiej pojawiało się w tych wymarzonych kandydatach wielokrotnie i bum! Zostałaś ogłoszona 15 lutego. Pytam dlatego, że chciałbym cię też zapytać o właśnie motywację. Czy to był utwór, czy to dalej te marzenia o wyjeździe na Eurowizję? Jak to u ciebie wygląda? Co cię pociąga w tym konkursie tak, że próbujesz po raz drugi? Zacznę od tego, że ta decyzja wcale nie była planowana już bardzo dawno temu. To była decyzja spontaniczna i gdy pytasz o motywację, to powiem, że motywacją właśnie byli ci ludzie, którzy we mnie wierzą, mnie wspierają już od tak długiego czasu, ale i utwór, który na tyle mnie poruszył i jest na tyle dla mnie ważny i dla ludzi w moim gronie, że poczułam, że może też być ważny dla historii większej ilości osób. Finał eliminacji Tu bije serce Europy wybieramy hit na Eurowizję 2023. Zbliża się wielkimi krokami. W niedzielę Alicja zaśpiewa jako piąta, zaśpiewasz jako piąta w kolejności. I czego możemy się spodziewać po tym występie? Mam nadzieję, że przede wszystkim prawdziwych emocji, bo na tym mi zależy. To one poprowadziły mnie do tego, żeby napisać ten utwór. Są dla mnie najważniejsze, więc najbardziej liczę na to, że słuchacze będą mogli poczuć się razem ze mną. Wystąpisz na scenie sama? Czy możesz coś zdradzić, czy mamy czekać do niedzieli? Myślę, że jeszcze nie mogę zdradzić za wiele, pozostawię to tajemnicą, ale jak już powiedziałam, mam nadzieję, że będzie emocjonalnie i będzie ta prawda i szczerość. Prawda, szczerość to samo w przekazie i to jest dla mnie najważniejsze. Właśnie chciałbym też cię zapytać o fanów, którzy
pisali do ciebie, piszą o to, żeby właśnie wystąpiła w preselekcjach. Życzą ci powodzenia. Czujesz ich wsparcie na co dzień? Czy oni sprawiają, że ty się zmieniasz, że zmienia się twoja muzyka? Jak to u ciebie wygląda? Czuję ich wsparcie na co dzień i oni są dla mnie taką ogromną motywacją, bo nawet kiedy miewam takie dni zwątpienia, jak każdy z nas, to czytając ich wiadomości, komentarze, czasami słuchając coverów moich piosenek, to mnie absolutnie wzrusza i tak nakręca do działania i wraca mi wiara w siebie. I jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna i cieszę się, że mam ludzi wokół mnie, którzy mnie wspierają i motywują do działania. Preselekcje preselekcjami, ale na tym się życie nie kończy. Jakie są twoje następne plany muzyczne? Czego się możemy spodziewać? Już niebawem możemy się spodziewać albumu bądź też epki. Nie wiem, czy to będzie album czy epka, ale od już wielu miesięcy intensywnie pracuję nad moim autorskim materiałem i muszę przyznać, że już trochę utworów jest gotowych, więc nie mogę się doczekać, żeby pokazać szerszy, zamknięty projekt moim słuchaczom, bo wiem, że też na to czekają. Myślę, że będzie to na pewno bardziej świadoma odsłona mojej twórczości, jeszcze w kontraście do tego, co było parę lat temu. Intensywnie działam prawie każdego dnia w studiu, piszę piosenki, nagrywam, więc trzymajcie kciuki za to, żebym jak najszybciej mogła to pokazać światu. Już byśmy to najchętniej chcieli usłyszeć. Jest to niestety jeszcze niemożliwe, ale trzymamy kciuki, tak jak mówisz, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Alu, na koniec naszych wywiadów, naszych muzycznych rozmów mamy zwyczaj zadawać dosyć nietypowe pytania, dosyć dla niektórych dziwne pytania. Ciebie chciałbym zapytać o twoje ulubione jedzenie, ulubiony rodzaj kuchni. Moja ulubiona kuchnia absolutnie to jest kuchnia włoska. Ja mogę codziennie jeść makaron i też kuchennie się w tym specjalizuję. Robię wszelkiego rodzaju makarony. U mnie w domu są prawie codziennie, więc chciałabym się kiedyś wyprowadzić do Włoch, żeby móc codziennie jeść kuchnię włoską. I życzę ci tego, żeby na twoim stole nigdy makaronów nie zabrakło. Alu, teraz jest taki czas, kiedy pod koniec też naszych wywiadów dajemy gościom takie czas na takie luźne wnioski, taki luźny czas. Możesz teraz wykorzystać tą minutę na co tylko chcesz. Co chcesz przekazać światu, to jest czas dla ciebie. Okej. Okay. Nie spodziewałam się tej luźnej minuty, ale na pewno chciałabym wykorzystać ten czas na to, żeby jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy są ze mną już od tego 2020 roku aż do dzisiaj za wszystkie słowa wsparcia, komentarze, które, jak już mówiłam wcześniej, motywują mnie do działania. Za to, że dziś stawiłam 30 sekund piosenki i już tylu z was napisało, że absolutnie ją czują, że się wzruszają. To jak myślę o tym, to ja sama się wzruszam, więc po prostu dziękuję. Dziękuję, że jesteście i postaram się w niedzielę dać z siebie wszystko, żebyście mogli to poczuć razem ze mną. Premiera całości New Home już w piątek. Nie możemy się doczekać. W czwartek o północy. Przepraszam, że przerwę, ale muszę tutaj zaznaczyć, że w czwartek o północy planujemy wielkie spotkanie live'owe, premierowe na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. Pierwszy raz taki format u mnie, więc będziemy mogli się wszyscy spotkać. Ja w grupie osób, twórców teledysku opowiemy więcej o projekcie, ale też podyskutujemy z ludźmi, więc zapraszam wszystkich na imprezę. Czujemy się zaproszeni, na pewno nie zabraknie także naszego profilu na tym live'ie. Czuj się obserwowana i oglądana przez nas. Będę pamiętać. Alu, bardzo dziękuję ci za tą niezwykle przyjemną rozmowę. Dziękuję bardzo. A was, drodzy widzowie, odsyłam na nasze social media oraz social media Alicji Szemplińskiej, która już w niedzielę powalczy o wyjazd wymarzony na Eurowizję do Liverpoolu. Byłaś w Anglii? Byłam w Anglii, ale nie, byłam w Londynie wiele razy, ale nie byłam jeszcze w Liverpoolu. Także trzymamy kciuki, żeby ten wyjazd do Liverpoolu stał się faktem. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo za rozmowę
I to wszystko na dzisiaj. Żegnam także naszych słuchaczy i widzów bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach w ramach Twarzy Eurowizji, serii reakcji czy jakiejkolwiek formy na kanale Misji Eurowizji. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję bardzo!